Witam wszystkich w kolejnym vlogu na kanale. To już jeden z tych ostatnich filmów w sezonie, bo już ten okres jest jesienny. Dzisiaj siejemy pszenicę. Akurat na tym polu siejemy telewara, a tam pole obok przed chwilą siałem pszenicę Emil, odmiana Emil. Wysiewam 200 kilo na hektar. Tyle mi wyszło na próbie hektarnej, więc tak zostawiłem. I nic więcej nie pozostało, tylko to zasiać. I tyle. Kiedyś jeszcze, ale to później, zaorać 70 arów na zimę pod lucernę. I to by było na tyle pracy. Wygory, przepraszam Was za brak filmów z kukurydzy. Mówiłem, że będą jeszcze, ale kiedy akurat było cięcie kukurydzy u znajomych, dopadła mnie grypa, bolało mnie gardło, jak nie wiem. Także praktycznie z traktora nie wychodziłem. Także nie udało mi się nic nagrać niestety. Ale wiadomo, zdrowie najważniejsze. Tu słychać jeszcze, bo trzyma mnie ta grypa cały czas. Chociaż teraz to już jest dużo lepiej. Nie wiem, co mi zostało, to katar. No ale było masakra po prostu. Już myślałem, że mam tego kurwa wirusa. Ale na szczęście to tylko grypa. To tylko jaż. W końcu doszedłem do ładu z tymi grabkami, z tą bronką zagarniającą. Bo dzisiaj jęczmień. Jakby 2-3 replice w ogóle ta grabka nie zakrywała. No i cuda robiłem, no i niestety nic z tego. Ale już dzisiaj na spokojnie doszedłem do ładu. No i jak widać, zagarnuję wszystko ładnie. Dzisiaj mamy 28 września, to już taka jest pora nasianie. Chociaż ja bym się jeszcze wstrzymał troszkę, no ale żeśmy ustalili, żeby dzisiaj siać. A i w sumie racja, nasieje się i się uspokoi już człowiek z tą pracą, bo teraz taki był nakład prac, że nie wiadomo było w co ręce włożyć. No i od razu skracanie. A no i jeszcze siano kiszonka kiedyś po drodze. Ale to już te takie ostatnie resztki. Najmniejsze trawy. Tyle, żeby tylko zebrać. Można zimować. Chociaż chciałbym nawet jeszcze nagrać coś pod muzykę, jakieś filmy. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować ekipie z Belarusa, z Sokółki, ponieważ miałem jedną. Nie to, że problem, tylko taką małą bolączkę z Belarusem, ale uspokoili mnie.
złego nie dzieje, a że jestem w stałym kontakcie właśnie z tamtą ekipą, to tego nie dzwoniłem do Rotechu. Tylko bezpośrednio tam. Ładnie rozsypywać to.